Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Sprawy Techniczne. W dzisiejszym odcinku będę chciał poruszyć temat generatorów dymów. Mam sporo zapytań na temat tego, jak działają takie generatory dymów, co się tam wlewa, dlaczego to dymi i tak dalej. W dzisiejszym odcinku szybciutko postaram się to pokazać, także nie przedłużając, zapraszam do obejrzenia tego krótkiego filmu. Więc na początku, żeby można było wygenerować dym w lokomotywie, oczywiście trzeba mieć zabudowany w lokomotywie generator dymu. Tutaj w tej lokomotywie oczywiście mam zabudowany taki generator dymu, mogliście widzieć jego działanie na niektórych filmach, ale to nie wszystko. Do tego komina trzeba coś wlać i wlewa się taki płyn. Ja używam takiego destylatu z ESU. Pokażę dokładnie z numerem katalogowym. Sprawdzałem, na dzień dzisiejszy jest on dostępny po 49 zł w większości sklepów. To jest pojemność 125 ml, to jest naprawdę sporo. Zobaczcie, ile go użyłem do tej pory. Ten destylat już mam około 3 lat. Fakt, że mam tylko jedną lokomotywę parową i nie używam tego destylatu zbyt często. Aczkolwiek jest on bardzo wydajny, bo jego się tam leje 1/10 ml do kominka. Co zaraz pokażę, jak to zrobić. Ja sobie do napełniania komina używam strzykawki. Naciągam do strzykawki parę kropelek, dosłownie destylatu, i wstrzykuję do komina. Sam destylat, próbowałem znaleźć informacje, z czego on jest zrobiony. Kurczę, ciężko powiedzieć, bo takie są sprzeczne informacje na internecie, albo źle szukam. Jest to albo taka gliceryna spożywcza, albo jakiś olej parafinowy. Nie polecam tego pić, bo to jest po prostu trucizna. Wdychanie tego też pewnie nie jest zbyt zdrowe w zbyt dużych ilościach, więc w sensie takim, żeby się tym nie inhalować całkowicie, ale tak podczas zabawy na makiecie jest zupełnie niegroźne. Także pozwólcie, ja sobie troszeczkę tego destylatu nabiorę poza makietą, bo jakby mi się tutaj to wylało, to by była katastrofa. Także jestem już. Nabrałem sobie tyle tego destylatu. Zobaczcie. Dosłownie tyle. Co jest i tak dużo za dużo, tylko ciężko nabrać mniej po prostu tą strzykawką. I delikatnie, ja postaram się tutaj to przybliżyć. Delikatnie parę kropelek wstrzykuję. Myślę, że wystarczy. I teraz jaka jest zasada działania takiego generatora? Tak mi się wydaje, że tu w środku ten element, on działa coś na zasadzie druta oporowego. On się po prostu delikatnie rozgrzewa i ten płyn wlany, który otacza ten pręt, zostaje podgrzany właśnie tą temperaturą tego pręcika i następuje jego odparowanie. Teraz załączę ten generator. Może pstryknąć, także się nie wystraszcie na początku. Słychać, jak się już gotuje. O! Troszkę oddalę. No i oczywiście mogę w każdej chwili go wyłączyć. W tym momencie go wyłączyłem, drucik przestaje się już rozgrzewać. Powoli się schładza i już dym przestaje lecieć. Oczywiście trzeba uważać, żeby lokomotywy nie przechylać, gdy jest w kominie ten olejek, ponieważ po prostu się może wylać albo po prostu zużyć go do końca przed schowaniem do opakowania. Więc zapalam jeszcze raz i przejedźmy się kawałeczek. Włączmy dźwięk ciuchciajki i mamy lokomotywę parującą, gotową. Wydziela się taki specyficzny zapach z tego olejku, ale już miałem kilka tych destylatów i każdy tak samo, w ten sam sposób pachnie. Hey.
Tego dymu wlałem dosyć niewiele, więc też ten dym nie jest taki obfity. Ja się tu zatrzymam szybciutko i troszeczkę tego płynu tutaj dolejemy jeszcze. Tak, zatrzymam się. Muszę w tym celu wyłączyć generator dymu, żebym nie został opryskany. Jeszcze troszeczkę wleję. On już jest wyciszony, także nic się już nie stanie. Co jeszcze się dzieje podczas takiego używania generatora dymu? Na obudowie pojawiają się takie tłuste plamki, co akurat dla mnie jest jak najbardziej pożądane, bo jak wiecie, patynuję swoje modele i jest to jak najbardziej dla mnie fajna rzecz. Aczkolwiek bardzo łatwo to zetrzeć, nie jest to jakiś problem. Można spokojnie to zetrzeć zwykłą szmatką i nie pozostawia to żadnych śladów. Więc jeszcze raz załączamy. O, teraz będzie więcej dymu, bo nalałem troszeczkę więcej. I jedziemy jeszcze raz. Oczywiście ten drugi parowóz także ma generator. I teraz jest sporo tego dymu. I można się zatrzymać. To będzie dymiło cały czas, dopóki nie wyłączę generatora dymu. Mam nadzieję, że sprawa generatora dymu jest już dla Was jasna. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Trzymajcie się gorąco, cześć.